Ja przypominam, NATO ustawiło się w szyku bojowym przy granicy z Rosją i Białorusią. To teraz tylko prowokacja i jest po nas. WNP.pl. Rosja oskarża Polskę o zamach na jej gaz i ropę naftową. Próżno znaleźć w tym artykule cokolwiek o tym. Szukałem, nie znalazłem. Wasilij Nebeznia, czyli stały ambasador Rosji przy ONZ, powiedział, że Polska i kraje bałtyckie dążą do rozczłonkowania Rosji i przejęcia kontroli nad jej zasobami naturalnymi. Oczywiście, że tak. Jako przykład wskazał manifest europosłanki Prawa i Sprawiedliwości w serwisie informacyjnym Euroactiv. Myślicie, że gdzieś to znajdziecie? Nie ma nic w artykule. Nie ma nic, wypadałoby przytoczyć. Co to za europosłanka z PiS? No proszę Państwa, no to ta trzepnięta fatyga, czy fotyga. No to znalazłem, proszę Państwa, znalazłem. 27 stycznia tego roku opublikowała swój łamiący prawo tekst, ingerujący w niezależność innego państwa i zarazem potwierdzający to, co Rosjanie mówili już od dawna, gdzie polska prasa i polscy politycy mówili głupi tam ci w Rosji, że oni nam zarzucają, że my chcemy podzielić Rosję, proszę Państwa. Jest prawda. To jest prawda. Rosjanie nie kłamali. To ci kłamali. Możecie Państwo sobie to przeczytać. To jest dość długi tekst. Ja tylko przytoczę kilka fragmentów. Niezależnie od tego, czy była carska, sowiecka, czy kierowana przez Putina, Rosja nie zmieniła się na przestrzeni wieków. Kieruje się tymi samymi imperialnymi instynktami. Jakbym Sykulskiego czytał. Powtarzając ten sam schemat. Podbój, ludobójstwo, kolonizacja i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, podobnie jak w przypadku III Rzeszy Niemieckiej, jako egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości i porządku międzynarodowego, Federacja Rosyjska powinna przejść drastyczne zmiany. Naiwnością jest sądzić, że Federacja Rosyjska po ostatniej porażce jak to zdobywają, czy ponoszą klęski? No pani Fotyga, pani się zdecyduje. Pozostanie w tych samych ramach konstytucyjnych i terytorialnych. Proszę Państwa, no ewidentny tekst, który mówi, że Rosja ma być podzielona. Nigdy w historii nie zdarzyło się tak, aby scentralizowane imperia podporządkujące sobie tak wiele narodów pozostały niezmienne po klęsce kluczowej wojnie, no bo ona do tej wojny tutaj pije. Nie ma rosyjskiego gazu, ropy, aluminium, węgla, uranu, diamentów, zboża, lasów, złota. Wszystkie te zasoby są tatarskie, baszkirskie, syberyjskie, karelskie, oj się nauczyła, oriackie, czerkieskie, buriackie i tak. Proszę Państwa, ona już dzieli, ona już rozdaje tym narodom prezydentury, tym, które są w składzie państwa rosyjskiego. Pani Fotyga, a jeżeli w ramach tego wymieszania narodów, które wy tutaj jako Prawo i Sprawiedliwość nam wprowadziliście, jeżeli ktoś kiedyś powie, że zaraz, to nie jest kraj Polaków, tu jest tyle milionów Ukraińców, im się należy też udział w tym kraju, im się należy cząstka tego kraju. Proszę Państwa, to są tak potworne zbrodnie przeciwko ludzkości, to co ona opowiada, że się w głowie nie mieści. I cisza nad manifestem pani Fatygi. No cisza, nie ma. Ani mrumru. Proszę Państwa, skandaliczny. A jeszcze napiszą, że Rosja nam zarzuca, że Nebeznia nam zarzuca. No proszę Państwa, ma prawo. Tekst jest paskudny. Ja gdybym Państwu całego przeczytał, ale nie starczyłoby mi czasu na inne informacje, dlatego sami możecie go znaleźć, to by włosy dęba stanęły. I taki ktoś jest dopuszczony do głosu w Europarlamencie.